Cieszę się bardzo, że mogę Was zobaczyć po długim, długim czasie nieobecności. To nie znaczy, że się nie pojawiałem, że już mam Was dość. Tylko troszkę się tak pousprawiedliwiam, że mamy czas. Przesyłam Wam pozdrowienia od wspólnot z regionu. Że tak powiem, odwiedzałem je w tym czasie. Akurat w poniedziałki też mamy spotkania. I tak się nałożyło, pozdrawiam wspólnoty w Opatowie, która rozpoczyna Ewangelię Marka, studium Ewangelii Marka, wprowadzają ich w ten podręcznik. I oni wchodzą w ten etap, który my kończymy. I właśnie na takim etapie jesteśmy, bo ważne, żebyśmy tą konferencję, która zaraz już się rozpoczęła, a zaraz się skończy, umocować w jakimś momencie naszej konkretnym momencie naszej formacji. Bo to, co się dzieje w naszym życiu, to Pan Bóg planuje naprawdę bardzo dokładnie, znając nas, nasze życie, nasze charaktery, przeżycia. I przychodzi z bardzo konkretnym słowem i bardzo konkretnymi ludźmi. Właśnie we wspólnocie. Bardzo mocne wrażenie, to pamiętam gdzieś z lat młodości, powiem, nieodległych. Przeminęło z wiatrem. Że bardzo duże wrażenie zrobiły na mnie słowa Jakuba i tak rzeczywiście zachęciły do takiej głębokiej weryfikacji swojego życia, życia wiary, czy naprawdę jestem człowiekiem wierzącym. Później te słowa wróciły na drodze kapłańskiego życia i się zastanawiałem, czy jestem wierzącym księdzem przez to. Słowa Jakuba, które mówi, że nie da się kochać Boga, którego się nie widzi, jak nie potrafimy kochać człowieka, którego widzimy i z którym mamy styczność, mamy doświadczenie. I myślę, że to na przestrzeń wiary, modlitwy i wszystkiego innego możemy przenieść. Te słowa rozszerzyć jak najbardziej, nie popełniając żadnego błędu w tym. Dlaczego o tym mówię? Bo kończymy pierwszy etap formacji w ogóle dla wspólnot przyjaciele oblubieńca, czyli ten pierwszy etap tworzą seminarium odnowy wiary, szkoła modlitwy i studium Ewangelii Marka. Zobaczcie, to już za nami. To jest etap ewangelizacji. Wchodzimy w nowy etap formacji. To też było formacyjne wszystko, ale tamta formacja wcześniejsza dawała nam poznać, odkrywać Chrystusa, kim On jest. I to pytanie bardzo często padało tam w tej formacji. A teraz do tego pytania, kim On jest, trzeba dodać dwa słowa na dalszy etap formacji. Kim On jest dla mnie? Albo kim On jest w moim życiu? Zobaczcie, że to pytanie, kim On jest niezobowiązujące. Można je stawiać, mieć wiedzę, a nie mieć żadnej relacji równocześnie. Ale kiedy dodamy te dwa małe słowa dla mnie albo w moim życiu, to wymaga spojrzenia już na to, czy poznając Go, wchodzę z Nim w relację. Czy poznając Go, pozwalam Mu, żeby Jego Słowo zmieniało moje życie, moje decyzje. Czy nadal tylko formuję się, żeby zdobywać wiedzę, czuć się mądrzejszym, ważniejszym. Nie wiem, jakie pragnienie formacja jeszcze może w nas zaspokajać, ale właśnie pozostawiając Jezusa gdzieś z boku, na poboczu tej drogi. Jako kogoś nieistotnego albo kogoś, kim się możemy pochwalić. Ja jestem z grona Jego uczniów. Ale wtedy zobaczcie, że do niczego więcej w życiu nam nie jest potrzebne. I wcale nie chcemy Go słuchać
kiedy nas napomina. A tym bardziej, jak pokazuje nam, że z niektórych decyzji naszego życia trzeba się wycofać. Bo to nie jest droga życia, tylko śmierci. I w takim momencie wejścia w głąb relacji z Jezusem dziś stoimy. Przygotowujemy się do rozpoczęcia nowego podręcznika, bardzo wymagającego w sensie takim, że można uciekać od decyzji, do których będzie prowokował, ale on nie pozostawi złudzeń, że uciekłeś od tego. I wtedy mamy gotową odpowiedź, nie idę za Jezusem, albo nie chcę i słucham o Nim, lubię Go słuchać, tak jak Herod, nie? Herod lubił słuchać Jana Chrzciciela. Cóż z tego, jak się nie nawrócił pod wpływem Jego słów, tylko na koniec odciął mu głowę. Możemy lubić, słuchać Pana Jezusa, to mnie tak inspiruje to Słowo Boże. Do czego? Do zachwytu, do westchnienia, ale niekoniecznie do przemiany życia. Dlatego rozpoczniemy od kolejnego tygodnia, tego, w którym będziemy przeżywać Eucharystię, podręcznik pod tytułem Szkoła Walki Duchowej. Otrzymaliśmy Chrystusa, Jego osobę. I żeby być przy Nim, żeby żyć Jego Słowem, to tu nie mamy co się oszukiwać. To jest walka. Każdego dnia. Toczymy walkę, jak święty Paweł mówi, nie przeciw temu, co cielesne, bo tu łatwo zauważyć wroga, łatwo się mu przeciwstawić, ale toczymy bardzo często walkę przeciwko temu, co duchowe. Czasem przeciwko samym sobie, bo pewne złe nawyki już sobie ukształtowaliśmy i nimi żyjemy. I czasem trzeba się zmierzyć z samym sobą, przeciwstawić się sobie samemu, żeby tą walkę duchową wygrać. To jest walka także przeciwko złodziejowi, szatanowi złemu, który chce nas okraść z tego, co otrzymujemy od Boga, z Jego Słowa, bo będzie kradł czas. Zobaczcie, on nie przyjdzie, nie zabierze wszystkiego od razu, bo to, jakbyśmy zauważyli, to od razu, nie? Przeciwstawia się, mówi, stop, hola, hola, nie tak szybko, to jest mój skarb. Ale jak ci zabierze z rozważania jedną minutę, no to wiesz, co to jest minuta? Nawet nie zauważysz. A jak będzie zabierał po jednej minucie co drugi dzień, to pod koniec podręcznika ile ci zostanie na rozważanie? Dlatego będziemy poznawać sposoby walki duchowej, też będziemy budować sobie świadomość zagrożeń duchowych dla naszego życia duchowego, dla wzrostu wiary. Dlatego ten podręcznik rozpoczniemy. A konferencja dziś na temat będzie czegoś, co nie wydaje się zbyt oczywiste, a jest jednym z takich kluczowych momentów naszej formacji. Dzielenie w naszych grupkach. I o tym chciałbym dziś powiedzieć konferencji. O dzieleniu się tym Słowem, które przeżywamy. A poprowadzi nas w tej drodze bardzo mały człowiek. Bardzo mały. Człowiek z potężnymi kompleksami. Myślę, że jakbyśmy go posadzili w jednej z naszych grupek dzielenia, to bardzo by się zaczerwienił i nie wypowiedziałby ani jednego słowa, bo by się tak zestresował. Posłuchajcie o niezwykłym spotkaniu, które dokonało się w jego życiu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem przybył do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, który był przełożonym celników, chciał zobaczyć Jezusa. Kto to jest? Nie mógł jednak z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sykomorę, żeby go zobaczyć, gdyż tamtędy miał przechodzić.
A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź, pośpiesz się, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zszedł więc szybko i przyjął go z radością. A wszyscy widząc to szemrali. Poszedł w gościnę do grzesznika. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Wtedy Jezus powiedział do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł przecież szukać i zbawić to, co zginęło. Dlaczego tak ważnym elementem naszej formacji jest dzielenie się w grupach dzielenia? Przede wszystkim wynika to z samego planu Chrystusa, tego jak założył i zaplanował Kościół jako wspólnotę, jako swoje ciało. Wyobraźcie sobie komórki ciała, między którymi nie ma połączenia, które się ze sobą przestają komunikować, które się izolują nawzajem od siebie. Co się dzieje z takim ciałem? Głośno. Tak, to jest opis rozkładu ciała. Wszystko się rozpada, pył, zostaje proch. Dlatego nasz wzrost jest możliwy tylko we wspólnocie. Tu będziemy się oszukiwać, że jest inna droga wzrostu duchowego. Po drugie, grupa dzielenia, którą otrzymujemy od Chrystusa, ludzie, których On nam daje, to ludzie, których On sam wybiera. Nas i te osoby, które są w tej grupie, On sam wybiera i daje na dany moment, na dany czas naszego życia. Żebyśmy w różnych doświadczeniach naszego życia odczytywali Jego Słowo i się tym konfrontowali nawzajem ze sobą. I potrafili się tym, co przeżywamy, skonfrontować ze sobą. Zobaczcie, że gdybyśmy się sami formowali, gdybym rozdał wam te podręczniki dzisiaj i powiedział: dobra, spotykamy się na podsumowanie za 3 miesiące. Komfortowa sytuacja. Bardzo wygodna. Ale zobaczcie, że sam ten rytm cotygodniowych spotkań i dzielenia już działa mobilizująco na samo sięganie do formacji i dbałość o to, żeby zanurzać się w tym Słowie. I to jest kolejny taki zwyczajny wymiar naturalny, który jest nam potrzebny. Ale też zobaczcie, że to dzielenie w grupach, bycie razem, odziera nas ze złudzeń, z okłamywania samych siebie, oszukiwania się, że potrafię wzrastać, jeżeli tego nie będę robił, że wystarczy mi tylko konferencja, posłuchanie sobie innych. Jeżeli nie znajdę czasu na osobiste spotkanie z Chrystusem, to kiedy siadamy w tej grupie i słuchamy, ile tracimy, ile spotkań z Chrystusem straciliśmy, bo nie znaleźliśmy czasu na tą osobistą formację. Słuchając tego, jak Słowo zmienia innych. Pan Bóg przez to też nas zaprasza. On przez to też w nas działa, pociąga za sobą. Proces formacji, może to jest nieoczywiste dla nas, ale Słowo Boże jednoznacznie przedstawia jako uwodzenie. Może to kogoś zaskoczyć. Ale Pan Bóg nie zwodzi, tylko uwodzi. Zdobywa oblubienicę. Rozkochuje w sobie.
I cała ta droga wzrostu, te momenty, kiedy czujemy się zniechęceni, te momenty, kiedy nam ciężko dostrzec Jego obecność, te momenty, kiedy ze wspólnotą nie znam po drodze i chcielibyśmy ją zostawić, uciec, czy przez trudne relacje, czy w ogóle przez jakiś kryzys swój życiowy, który sprawia, że w ogóle druga osoba, każdy człowiek zadaje mi ból i chce być gdzieś daleko. One, to wszystko jest dane nam przez Boga, bo Bóg w tym jest i przez każdy ten moment nas formuje. A zobaczcie, że nie zobaczymy tego, jeżeli ktoś nam o tym nie powie. Ostatnio miałem katechezę na temat sakramentu pokuty i pojednania do licealistów i padło pytanie, które zawsze pada. Dlaczego mamy wyznawać grzechy przed drugim człowiekiem? Czy nie możemy tego zrobić w osobistej modlitwie i osiągnąć tego samego efektu? Zobaczcie, że spowiedź dokonuje się też we wspólnocie. Pan Bóg daje nam drugiego człowieka, kapłana, żeby we wspólnocie z Nim stanąć przed Nim, żeby mieć to doświadczenie. Nie jestem w tym sam. Pan Bóg jest obok i wyraża to teraz przez tego człowieka. Po drugie, jeżeli sam to zrobię na osobistej modlitwie, nie usłyszę, ja Tobie przebaczam grzech. A po trzecie, jeżeli mam fałszywie ukształtowane sumienie i z takiej osobistej modlitwy odszedłbym z poczuciem, że jest mi przebaczone, a trwam w grzechu, to żyłbym dalej w kłamstwie i szedł drogą śmierci. A dzięki temu, że jest wspólnota w tym sakramencie, to usłyszę, no tu nie ma rozgrzeszenia, bo grzech się nie skończył. Ty trwasz dalej w grzechu, nawróć się najpierw. Czyli jest ratunek. I wspólnota jest pierwszym miejscem naszego nawrócenia. Bo im te relacje, zobaczycie, będą się zacieśniały między nami. Będziemy się lepiej poznawać swoje sytuacje życiowe. Będziemy się coraz bardziej czuli za siebie nawzajem odpowiedzialni. To też nauczymy się i otworzymy na to, żeby z miłością się napominać. Ratować siebie w sytuacji grzechu. I dlatego to jest tak ważne, bo zobaczcie, że to jest miejsce, gdzie się otwieramy na siebie, ta grupa dzielenia. To jest miejsce, gdzie się uczymy tej otwartości. I teraz jakie postawy można przyjąć podczas dzielenia, pokazuje sytuacja Zacheusza. Stanąć daleko za wszystkimi, wejść bezpiecznie na drzewo. Sykomora ma bujne liście, więc tam pewnie tylko ja sobie to tak wyobrażam, że tam tylko jego oczy wystawały z tego drzewa i sobie komfortowo opisywał. Nie powiedzą później, nie? Że on taki człowiek wielkiego formatu przepychał się gdzieś w tłumie, żeby zobaczyć jakiegoś nauczyciela przepraszam za wyrażenie, z najbardziej zapowiedziałej wioski w całej Galilei z Nazaretu. I co się dzieje? Po pierwsze, on tam został dostrzeżony. Jezus mu taką scenę zrobił, że wszystkie oczy były utkwione nie na Jezusie, bo najwyżej wtedy siedział Zacheusz w tej scenie, więc wszyscy patrzyli na niego i się zastanawiali, po co on tam szedł. To jest też taka scena, jak Jezus stawia człowieka z uschłą ręką, pamiętacie, po środku ludzi. Nie odchodzi gdzieś na bok, go uzdrowić. Mało komfortowa pewnie zwraca do tego człowieka, on go woła, stań tu na środku przed wszystkimi i wyciągnij swoją rękę. Pozwól się Bogu wyciągnąć na środek. Pozwól Mu się odkryć przed innymi. Bo to jest bardzo uwalniające. Bo to jest droga do tego, żebyś doświadczał Jego bliskości, Jego obecności przez swojego brata, przez swoją siostrę. Żebyś czuł, że to życie Boże dzielisz. Przez to, że dzielisz, wyrażasz to w drugim człowieku, który tworzy Jego ciało, zobacz, dzielisz się tym z Chrystusem.
Bo w tym momencie ta grupka, twoje dzielenia, te osoby, które siedzą razem z tobą, są dla ciebie Chrystusem, bo tworzą Jego ciało. I możemy się konfrontować, mówić Mu, co przeżywam, kiedy Cię spotykam, Jezu. To jest właśnie to, co czuję. Jak to mnie zmienia, czego się boję w tym, jakich decyzji się boję podjąć. Przez to, że zobaczcie, też wypowiadamy to, to porządkujemy swoje życie duchowe, wewnętrzne. Że pewne rzeczy uczymy się nazywać, nabieramy odwagi, żeby je wypowiedzieć. Porządkujemy się wewnętrznie. I taką ucieczką pierwszą naszą na drzewo w to liście sykomory, to jest uciekanie od mówienia w pierwszej osobie. Czyli mówimy na przykład, ludzie robią tak i tak. Ja miałem kiedyś zły nawyk, troszkę się z tego wycofałem, bo to człowiek zajrzewa mądrzej trochę. Mogłem tym ranić. Później sobie z tego sprawę zdałem. Ale jak ktoś tak zaczynał w grupce dzielenia, to starsza wspólnota miała ze mną takie przejścia. Jak się na nich uczyłem wszystkiego, to tam czasem padały takie słowa z mojej strony. A skąd ty wiesz, co ludzie myślą i że tak żyją? Mów, co ty robisz? Chyba, że znasz wszystkich ludzi, no to się możesz wypowiedzieć. Ale to jest ucieczka nasza. Ucieczka. Bo zobaczcie, stawiamy się, zestawiamy się od razu z innymi. Różne są powody. Ale na pewno chcemy wtedy od czegoś uciec. To jest mechanizm ucieczki. Drugą taką sytuacją, w której się wycofujemy, uciekamy, chcemy obserwować gdzieś z daleka, to jest moment, kiedy mówimy właśnie, kim Jezus jest. Nie kim jest dla mnie, tylko kim Jezus jest. W tym fragmencie Ewangelii odkryłem, że Jezus jest Bogiem. Alleluja! Ale dla mnie niekoniecznie. Bo Go nie słucham i Mu nie ufam. Tego już brakuje najczęściej do powiedzenia. I to jest takie schowanie się. Nie, robię formację, zobaczcie, odkrywam wiele, ale ukrywam się, bo nie wchodzę z nim w relację. Bo dziś, jeśli bym się musiał podzielić, to musiałbym powiedzieć, nie spotkałem go. Z doświadczenia myślę, że moja grupa ze starszej wspólnoty się nie obrazi dzielenia. To wam powiem, że to było najcenniejsze dzielenie jednego z naszych braci, który powiedział, że przez cały podręcznik jeden, który dawno, dawno temu robiliśmy, nie doświadczył w ogóle obecności Boga, tego, że Bóg przez to mówi, a to nawróciło serce kilku z nas w tej grupie. Jedno jego dzielenie w prawdzie, w szczerości serca. A Chrystus do całej reszty grupy przez to przyszedł. I każda nasza ucieczka to jest wchodzenie właśnie w przestrzeń kłamstwa. Do tego zmierzałem. I teraz sobie wyobraźcie, że tak się dzielimy w taki sposób zachowawczy, żeby się tu nie odsłonić, tego nie powiedzieć, to ubrać w mądre słowa. Albo nic nie powiedzieć, schować się za milczeniem, to pokazuje pewną prawdę duchową o nas, że uciekamy od relacji z Chrystusem. Że nie ma w nas zaufania. Zobaczcie, a każda przestrzeń kłamstwa nie pozwala nas formować, uformować. Możemy być we wspólnocie i się nie formować w niej. Bo jak uformować kłamstwo? Kłamstwo to jest przestrzeń zasady, która wiadomo, że ona nabiera swojego życia i pewnej formy w pewnym momencie, ale w pierwszym momencie jest przestrzeń, która nie istnieje. I jak formować kłamstwo o kimś?
To ten obraz jest piękny, nie? Człowieka z dutem, tworzącego rzeźbę. I teraz wyobraźmy sobie, ktoś staje, jest piaskowcem duchowym i mówi, jestem człowiekiem z marmuru. Ja mówię, o, z takim dudkiem na marmur, to nie, poczekaj, wezmę coś innego z walizki, nie? Wziąłem młot pneumatyczny, jak przyłożyłem, to został pył. Jakby przyszedł i powiedział, jestem piaskowcem, to ja sobie wziął szpatułkę drewnianą i zaczął go szlifować. I nie narobiłby mu krzywdy. Ważne jest nasze stawanie w prawdzie przed Bogiem też w drugim człowieku, który przychodzi, przed tymi, których Bóg wybiera na naszych formatorów, naszych animatorów, odpowiedzialnych za wspólnotę. Bo przez nich, tych ludzi bardzo konkretnie wybrał i powołał do naszego formowania, naszej formacji, znając nas, wiedząc, kim duchowo dziś jesteśmy, jakim materiałem, jakim tworzywem. I będzie nas formował. I co w tej scenie jest niezwykłe? Dlaczego ten fragment Ewangelii wybrałem? Bo Jezus dokładnie wiedział, gdzie Zacheusz siedzi. Zawołał go po imieniu. Znać kogoś po imieniu to znać całe jego życie. Znać świetnie tę osobę. Jezus za każdym razem do nas w ten sposób przychodzi, znając nas po imieniu. No i teraz pytanie, przed kim uciekamy, skoro On całą prawdę o nas zna? To jest odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. I nie wiem, czy komuś już się nasunęła. Przed kim w takim razie uciekamy, skoro wiemy o tym, że Bóg nas zna i wszystko wie, zna wszystkie grzechy, niedoskonałości, to, że dziś się nie pomodliłem i tak dalej. Przed drugim człowiekiem? Czy przed sobą? I to jest ten moment, kiedy zapraszam każdego z was do ogołocenia siebie z kłamstw na swój temat. Nie tylko w przestrzeni życia duchowego, ale żeby uczciwie spojrzeć na to, stojąc dziś przed Chrystusem, który zwraca się do ciebie bardzo czule po imieniu, znajduje cię w tych liściach, obserwującą swoje życie z bezpiecznej odległości, zasłoniętego kłamstwa. Mówi, zejdź, bo muszę się dziś z tobą spotkać. Z prawdą o tobie. Z tobą prawdziwym, z tobą prawdziwą. Takie spotkanie zmieniło życie Zacheusza. On odkrył, że stać go na niezwykłą miłość. Że nie musi budować swojej wielkości przez tyranię. Odkrył nową drogę budowania swojej wielkości przez miłość. Odkrył, że to jest prawda jego sercu. Może jak przestaniesz uciekać w kłamstwa, przestaniesz się nimi zasłaniać, to bardzo szybko odkryjesz nową drogę, piękną drogę. Drogę, w której jest miejsce na niezwykłą kolację z Jezusem w swoim domu. To zaproszenie dziś Jezus przynosi do ciebie bardzo konkretnie. On to słowo wybrał. On to słowo dał, kiedy modliłem się, przygotowując tą konferencję. I to jest pierwsze zaproszenie. Za chwilkę z tym wejdziemy na modlitwę. Zejdź z drzewa. Przestań się ukrywać. Nie bój się, nie buduj takiej przestrzeni bezpiecznej odległości. Wchodź z prawdą zawsze.
bo to jest droga do spotkania. Bo prawdę o nas Pan Bóg zmienia i kształtuje i powstają z tego piękne dzieła, trwałe przede wszystkim. My jesteśmy niecierpliwi i dlatego myślimy, że kłamstwo nam coś skróci. A Pan Bóg wie, że tylko na prawdzie i to kształtowanej, do której dochodzimy bardzo cierpliwie, powoli, będzie zbudowane coś bardzo trwałego. I drugie zaproszenie. Muszę się zatrzymać dzisiaj w Twoim domu. Czy Bóg dziś znajdzie w Tobie dom? Czy Twoje życie, to kim dziś jesteś, jest przestrzenią, w której Bóg może zamieszkać? Nie chcę Was zostawiać tylko z negatywnym obrazem dzielenia we wspólnocie. Spójrzmy teraz na te postawy, które budują, które rzeczywiście nas formują. Co nas formuje? Przede wszystkim prawda. Sama prawda w sobie już jest formacyjna. Nawet jeśli to jest prawda o naszym zniechęceniu, nawet jeśli to jest prawda o naszym niezrozumieniu osoby Chrystusa. Nie przejmujcie się, apostołowie nawet 50 dni po zmartwychwstaniu jeszcze go nie rozumieli. A mogli konfrontować i pytać na bieżąco. Nie bójmy się stawać w prawdzie o nas, jeżeli jakieś zewnętrzne okoliczności wyciągają nas ze wspólnoty. Dzielmy się też tym. Bo wtedy możemy się nawzajem nieść. Chociażby poprzez wspólną modlitwę wtedy w grupie za kogoś, kto przeżywa jakieś trudności wśród nas. Po drugie, jakie pozytywne rzeczy kształtować? Czujcie się nawzajem za siebie odpowiedzialni. Jeśli ktoś się nie pojawia, interesujmy się sobą nawzajem. Zapraszajmy te osoby. Sprawdzajmy, czy to przestrzeń duchowa cierpi, czy może ta osoba potrzebuje naszej pomocy w przestrzeni życia codziennego. Bo w ten sposób kochamy Boga i realizujemy Jego Słowo. Wychodząc do drugiego człowieka z konkretną miłością. Niebawem nasze grupy dzielenia się zmienią. Przyjmijmy się, skoro wchodzimy w nowy etap formacji. Przyjmijmy się w nich z miłością. Przyjmijmy każdą osobę nową, którą Pan Bóg postawi na naszej drodze jako dar. I człowieka, którego przygotował na ten moment naszego życia, na ten etap wzrastania. Zaufajmy Bogu, bo każdy z nas tutaj obecnych tworzy Jego ciało. Więc jak przychodzimy razem we wspólnocie, to wspólnie tworzymy to ciało. I w nas, do kogoś Chrystus przychodzi, przez nas i w innych, do nas przychodzi. I mogę w tym drugim człowieku kochać Go. Nie muszę sobie tej miłości wyobrażać, tylko bardzo konkretnie, przez drugiego człowieka. I kolejny aspekt takiej konfrontacji to dzielenie w grupach pozwala nam wychodzić z pewnych błędów w pojmowaniu Boga Chrystusa. I dzięki temu możemy pójść w prawdzie za Chrystusem. Dlatego nie bójcie się tego. Zobaczycie, że z czasem, jak zaczniemy się przełamywać, nabierzemy pewności siebie, odwagi, to też przeleje się na inne przestrzenie życia i wzrastania duchowego. Pamiętajcie, że Pan Bóg kształtuje nas holistycznie, całościowo. Budując, gdzieś działając w jednej przestrzeni bardzo mocno, ale on kształtuje, patrzy na całość dzieła, na dzieło, którym jest Twoje życie. I dlatego warto iść z zaufaniem, tego się już nauczyłem. I na swojej drodze formacji, będąc formowanym przez innych, takiego zaufania
ludzi, na których się najbardziej buntowałem, przez których Pan Bóg mnie chciał formować, najwięcej wnieśli w moje życie duchowe. Najwięcej się od nich nauczyłem i to oni przyprowadzali mnie do Chrystusa. Szczególnie w jakichś chwilach kryzysu. I też jako formator później, jako ten, który jest posłany, żeby formować innych. Bez tego doświadczenia, otwarcia na drugiego człowieka, mógłbym dokonywać tylko deformacji. Bo wtedy bym polegał na swoim planie i na swoich założeniach, jakie powinienem osiągnąć cele, tak? Formacji na danym etapie. Ale ten moment osobistej formacji nauczył mnie, że trzeba być cierpliwym i słuchać Pana Boga. Pan potrafi zmienić cel formacji w trakcie. Bo powie, stop, ta osoba podjęła już całkiem inną decyzję, która pierwszy plan formacji przekreśliła, jest nowy. I dlatego trzeba słuchać Pana Boga. Dlaczego o tym mówię? Może to dziś się wydaje Wam odległą perspektywą, ale jako przyjaciele oblubieńca jesteście powołani na formatorów. Na tych, którzy w pewnym momencie formacji otrzymają odpowiedzialność za innych. Nie bójcie się tego. Przyjmujcie te posługi i cieszcie się tym, że Pan Bóg was wybiera. Bo On was przygotował, skoro was powołuje. I to jest nasz charyzmat. I to miejcie też w perspektywie. Nie uciekajcie, myślę, od tego. Za rok, 5 lat każdy z was w tym miejscu kiedyś stanie. Żeby głosić innym Chrystusa, żeby Ewangelia biegła dalej, żeby nie stanęła w miejscu, żeby się głoszenie Ewangelii nie zatrzymało na nas. Dlatego musimy być świadomi tego i bardzo świadomie przeżywać swoją formację, będąc bardzo uważni, wyczuleni na to, jak Pan Bóg mówi, co zmienia, w jakim momencie, żeby później stanąć u boku drugiego człowieka. I pomóc mu iść drogą formacji. Dlatego zachęcam was do tego, żeby ten nowy podręcznik właśnie w takim duchu przeżywać. I grupę dzielenia, i słowo, przez które nas Pan będzie formował, żeby z cierpliwością, w wolności przyjmować to wszystko, w zaufaniu Panu Bogu.